mówi się miejsce magiczne. Opowiedz nam coś o magii tego miejsca. Rzeczywiście tak się mówi. Myślę, że to jest ze względu na to, no co tutaj mamy, tak? Czyli ten stuletni modrzewiowy dwór ze prawie stuletnim parkiem, który się świetnie zachował, a wszystko nad malowniczo rozlewającą się tutaj w krąg, która też jest obszarem Natura 2000. No i rzeczywiście to razem tworzy taką bardzo, bardzo malowniczą przestrzeń. Mieszkamy tu od pokoleń. W XVI wieku moja rodzina przybyła do Polski. Część rodziny, bo oczywiście część to zawsze tutaj mieszkała. No i na początku był murowany dwór po drugiej stronie rzeki. Ten dwór modrzewiowy to był dwór tymczasowy, zbudowany w 1914 roku, ale został i dotrwał do dzisiaj. Mieszkałam w Warszawie, mieszkałam w Lublinie i to miejsce, czyli Brudnice, zawsze było moim ukochanym miejscem na ziemi. To było najwspanialsze miejsce kojarzące się z niesamowitymi przeżyciami z dzieciństwa, bo przyjeżdżałam tutaj na wakacje, na święta, na weekendy i zawsze było wspaniale, niesamowicie, wyjątkowo, w ogóle wiesz, dziecięca wolność, bieganie po wsi, kąpanie się kiedy się chce i cudownie. Ale tutaj mieszkała moja babcia i mieszkała z moim wujem. I mieszkałby tutaj wuj, tylko że zdarzył się wypadek i jej wuj zginął. I wtedy wypadło pytanie, no i co dalej? Babcia była już starszą osobą, w związku z tym kto, co, jak to dalej będzie wyglądać. No i my powiedzieliśmy z Karolem, moim mężem, że w zasadzie my możemy jutro rzucić pracę. Nie ma problemu. Możemy jutro rzucić pracę i tutaj się przeprowadzić i stawiać to na nogi. I tak zrobiliśmy.